Cześć, jestem z okularów Matycy. Cześć, witamy was w holu zakupowym. Coś mi tu od się włosy mierzmią od tych twoich ubrań. Wróciłyśmy do szafy, mamy duży hol zakupowy, ponieważ jesteśmy... Zobacz, jak mi wchodzi w słowo, no. No, bo tak jak nie wejdę, to już w ogóle się nie dostanę. To podzielimy kanał na pół i będzie. Dziękujemy wam za pozytywne komentarze pod ostatnim holem zakupowym, że jednak ciuchy wam się spodobały i chcecie oglądać. Jest więc byłyśmy miło. Zmuszone iść na zakupy. Jest nam miło, że nas nie skrytykowałyście, że nie powiedzieliście, że jesteście do bani. Serce rośnie. Że jednak nie mamy takiego najgorszego gustu. Tak, tak, tak. Że się komuś też coś podoba, co kupujemy. No to was będziemy teraz zasypywać naszymi zakupami. Chciałyście to macie. Dobra, to zaczynamy. Ty widzę, że znowu masz więcej kosmetycznych zakupów. Tak, mam kosmetyki. Mogę zacząć? Już no, pewnie. Pierwszy zaczyna się Biedronka. Oczywiście wielka promocja tam chyba była... jaką mamy porę roku? Zimowa wyprzedaż, to coś takiego kosmetyku. W każdym razie znowu były produkty BB Beauty na promocji. Oczywiście sławny płyn micelarny, który wszyscy na YouTubie mają, w całej Polsce, Europie i tak dalej. Musiałam go szukać w trzech Biedronkach, bo w dwóch najbliższych mojemu miejscu zamieszkania go nie było, ale w końcu go dopadła. W Ełku, tak naprawdę. No i wejdzie słowo znowu. I druga rzecz, nowość, do tego nie miałam, to jest normalizujący żel peelingujący, oczyszczający do mycia twarzy, skóra mieszana i tłusta. On ma takie drobne, właśnie peelingujące drobinki. Nie pomogę, bo wejdę w słowo. Nie, granulki. Coś, właśnie, granulki. Powiem wam, że jest fajny, aczkolwiek zauważyłam, że na mojej starej cerze trochę przesuszył w okolicy nosa, więc ja go tak używam co drugi, co trzeci dzień w zamienniku z tym płynem micelarnym. Także dla kogoś, kto ma młodą skórę, taką duża jest produkcja tego sebum, to myślę, że będzie w sam raz. No i cena genialna, bo to i to kosztowało 7 zł. Znaczy to razem. 7 i to 7. 14 razy. No to już nie tak genialnie. Albo może 5 to? To świetnie. Nieważne. Dobra, co masz jeszcze? Co mam dalej? Dalej mam produkty z firmy Hean. Hean miało w walentynki promocję. Jeżeli się zrobiło zakupy za 25 zł, to błyszczyk dostawało się gratis. Ja się właśnie na ten błyszczyk skurczyłam, ale oczywiście go ze sobą nie zabrałam. W każdym razie kupiłam sobie dwie paletki cieni i jestem bardzo, bardzo zadowolona. Dlatego, że... Popatrz, jakie są pudełka, potrzymaj. To jest nawet takie, powiem ci, że w solidne, fajne opakowanie. Właśnie mnie to odstrasza. A właśnie mi się to bardzo podoba, bo mam mnóstwo takich małych cieni, które są w takich leciutkich, badziewnych pudełeczkach, które zaraz się rozwalają, w ogóle te klapki mi poodpadały. I ja mam w kolorze Grey Glow i w kolorze Hot Chocolate. Są świetne, niska cena, bardzo fajnie na oczach wyglądają, fajnie się rozcierają, fajnie się blendują. Ta Hot Chocolate jest po prostu rewelacyjna, genialna, ta jest taka delikatniejsza. No po prostu coś niesamowitego, bardzo długo się utrzymują. Za taką cenę to naprawdę jest rewelacja. Jestem zakochana w tych paletkach i moje zakupy będą zmierzały, żeby mieć ich jeszcze więcej i więcej kolorów, bo gama kolorystyczna jest bardzo, bardzo bogata. Do tego sobie, będę szybko mówić, żeby wiesz, się zmieścić, nie było pół godziny. Do tego sobie zamówiłam korektor pod oczy. Ja w kolorze porcelany. Porcelan, tak, 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 porcelana. I powiem wam, że również jestem zachwycona tym korektorem. On kosztował 13 zł, no po prostu niska cena i po prostu ten aplikator jest przemięciutki. Ja miałam korektor do tej pory pod oczy z Jordani Gold, z Oriflame. Mhm. I ten, ta końcówka, ta szpatułka, wiesz, do rozprowadzania tego rotera tam jest taka twarda, że się nieprzyjemnie tym aplikuję. Tego jeszcze nie używam. Też mam nie korektor, powiem. No, więc... Ale poczekaj, skończę. Ale to jest takie mięciutkie, no fajnie się to rozprowadza pod oczami, świetnie kryje te swoje funkcje kryjące, bo to jest korektor rozświetlający, maskuje oznaki zmęczenia, cienie pod oczami, drobne zmarszczki oraz inne niedoskonałości skóry. I powiem wam, że naprawdę świetnie sobie tutaj z tym daję radę, bo ta skóra jest moja rozświetlona, on się w ogóle nie wałkuje, nie wchodzi w zagłębienia, no jest po prostu cud, miód i orzeszki. Mhm. I chciałam jeszcze powiedzieć, że to nie jest recenzja sponsorowana, bo ja za te produkty zapłaciłam. 5 zł. 13 zł. No i oczywiście dostałam ten błyszczyk, no więc w ogóle ceny są genialne, bo są bardzo niskie, produkty są fajne. No tylko z tego Hean na razie jestem tak leciutko zawiedziona tego pudru bambusowego, ale kolorówka, no wymiata. Spoko. No więc ja sobie też kupiłam korektor pod oczy, bo wszyscy używają, ja nie używam korektorów pod oczy, ja wszyscy używam, sobie też kupiłam. Kupiłam sobie z Oriflame, ma też taki puszek. I co, rozświetla światło i słońce, które nam pada. Nie wiem, czy rozświetla, bo ja nie widzę, bo ja na co dzień chodzę w okularach, więc to ktoś może zaobserwować. Nie bałkuje się i z ładnym takim opakowaniu. Podoba mi się. Dobrze, Pysiu, ile kosztuje ten korektor? Nie wiem.
30 zł? Nie, mniej. Około dałam 20 zł. No, a ten kosztuje 13. Oj, to mamy odrobinę luksusu, złota nakrętka. Chcieliśmy mieć ładne rzeczy. Więc jest naprawdę ładny. No co prawda zeszło mi tutaj ten z opakowania już przed dotykanie ta nazwa. Nie lubię jak mi schodzi, bardzo nie lubię, no ale jest taki puszek. Idealnie, fajnie się nakłada, cak mak i jest pod oczami. Ja mam małe doświadczenie, jeśli chodzi o korektory, więc nie będę tak zachwadała jak Ania, bo nie. A teraz przyspieszę i nie powiem to co Ania, bo powiem pierwsza, że miałam pierwsza. Na blogu się już pojawiła recenzja naszych ołówków. Razem z Anią trafiłyśmy do Inglota. Ania go wypatrzyła, ja go pierwsza kupiłam. Mam czarny, Ania ma brązowy. Ja mam brązowy, tak. Są to ołówki do brwi, tak. One są to z woskiem, są Brow Shaping tak Pencil. Ładnie układają brwi, naprawdę rewelacyjnie sobie malujemy te brwi i są podkreślone, zaznaczone. No ja zawsze się walczyłam z henną, ale ta henna szybko się zmywa i trzeba było znowu iść do kosmetyczki, więc tutaj sobie to jest rano. Tak, świetny myknę. Produkt. Nie można sobie zrobić krzywdy, nie ma się przerysowanych tych brwi. A ładnie się układają, no fantastyczne. One tak dyscyplinują te wasze brwi, że one tak nie sterczały w każdym razie. Tak, po jakiejś chwili odkryłam temperówkę nawet. Nie nadają się do uzupełniania braków we włoskach, co już sprawdziłam. A mi się nadają. A u mnie się nie nadawa. A u mnie się nadaje, no, to może bo ja mam tutaj przerwę w rzęsach. Tak mi nie rosną, mam taką krechę. No ja jednak sobie najpierw się nadaje. Maluję po prostu cieniami do oczu brwi, a potem sobie tym dyscyplinuję tą kredką i jest wszystko genialnie. A to nie, to ja już wywaliłam żadne cienie, żadnych takich rzeczy nie używam. Nie podobają mi się takie z pędzelkami, bo ja nie lubię takich czarów marów, więc tutaj mam wszystko w jednym ołówku, idealnie. Fajne, bardzo fajne. 22 zł kosztował? No. 2-3 jakoś tak, zależy w której galerii. No, to więc... I jest fajny patent, bo jest wykręcany, więc nic nie trzeba strugać. No i mi się podoba ta temperówka na końcu. No i to też jest fajne. No. Jeszcze nie wiem jak to używać. Jeszcze nie temperowałam nigdy. Ale się tym zachwycamy. Ale fajne, znaczy ja po miesiącu używania dopiero odkryłam tą temperówkę, więc... Fantastyczny, naprawdę Inglot stanął na wysokości zadania. Moim trzecim i ostatnim zakupowym kosmetykiem jest maseczka do włosów z serii Milk & Honey z miką, która daje takie drobinki. I rzeczywiście te włosy się błyszczą. Może masz tu jeszcze jakieś włosy. No właśnie. O fuj. No. I włosy się błyszczą, są miękkie w dotyku. Regenerująca maska na włosy. I ostatnio mi koleżanka powiedziała, nasza wspólna Dominika, że z tyłu moje włosy są takie błyszczące. Takie złote, takie stare złoto. Ona mówi tak, nie jak pierścionek, tylko jak taki gar złota te moje włosy wyglądają. I to wszystko dzięki tej masce. Jest naprawdę świetna, no bardzo, bardzo ją lubię. Ja nie lubię zapachu mleka i miodu, to jest jedyny chyba mój, no nie, jeszcze tam używałam szamponu i odżywki, to jest trzeci, ale tylko seria do włosów jest dla mnie okej. Okay. Jest do przeżycia ten zapach mleka. Mimo, że balsamy są, jak tobie się podoba? Nie podoba mi się. No właśnie. Ja nie lubię tego zapachu. No jest taki mdły. Mhm. Nie jest jakiś taki bardzo dający w nos, ale jest na pewno mdłym zapachem. Po zmyciu go nie czuć, a efekt naprawdę świetny. I te drobinki odbijają ładnie światło z moich włosów. Chyba, że użyję lakieru do włosów, to już zanikają. To z moich kosmetycznych tyle. A, ty jeszcze masz gadżetowe. Ja mam jeszcze gadżetowe, tak. Skusiłam się na dwa pędzle do makijażu w sklepie Lady Makeup. Lady Makeup. Lady Makeup. No, w sklepie internetowym. W sklepie internetowym. I mam pędzel z La Rosy, to jest pędzel do konturowania, który jest bardzo fajny i jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona i też niedużo kosztował, bo mi się wydaje, że nie więcej niż 15 zł. W każdym razie jest bardzo fajny tutaj do konturowania. Próbowałaś? Się sprawdza. Tak, próbowałam. I tutaj, no nie wiem co mam powiedzieć. Jest to pędzel do podkładu Hakuro H51, który kupiłam pod wpływem wszystkich zachwytów na YouTube. I powiem wam, że no póki co to jestem rozczarowana i dlatego sobie myślę, że tak do tych recenzji też trzeba podchodzić z małą dozą, dawką nieufności. Powiem wam, że ja do tej pory do podkładu stosowałam takie pędzle płaskie. To jest mój pierwszy pędzel typu Skunks i sama go trzymałaś w dłoni. On jest po prostu dla mnie strasznie ciężki. Ciężki, nadgarstki wam wysiądły. Tak, on jest ciężki i on jak się ten... Ale milutki. Może milutki jest, no przemilusi jest. Włosie ma naprawdę bardzo, bardzo milusie. Też nie pamiętam z jakiego jest włosia, ale to pewnie i tak już wszyscy wiedzą. Jestem pewną jedną osobą, która nie pamięta. W każdym razie no to samo na nakładanie podkładu tym pędzlem no jest takie... No takie nieprzyjemne, przez to, że on jest taki po prostu ciężki. No, Ania delikatna. No nie, ale wiesz, jak masz płaski pędzelek, który jest leciutki, no ten na przykład, no w porównaniu, jak trzymasz ten i ten, no to jest różnica. No. Jest.
No wiecie, te pędzle z Hakuro, one kosztują 32 zł, chyba za niego zapłaciłam. Ale na przykład pędzel, który testowałam w Maku, ten nowy, kosztuje 205 zł. Natomiast tamten jest leciutki, mega leciutki. I naprawdę się tamtym też rewelacja... No też tutaj tą końcówkę ma taką milusią, mięciutką. Ale sama ten trzonek jest po prostu leciutki. I ja myślę, że jednak dalej będę ciułać na tamten pędzel z Maka i jednak go sobie kupię. Tak, 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 bo to... No nie jest po prostu niewygodnie tym, nie wiem, jak macie te pędzle z Hakuro, to się wypowiedzcie, czy macie takie same odczucia, ale mi po prostu te trzonki, to jest strasznie ciężar, no. Dobrze, to jest, odkładamy pędzle. Zawiodłam się trochę. Moim jeszcze zakupem jest termofor, jest taki misiu, który ma tutaj kieszonkę i ma ten gumowy worek, do którego lejemy ciepłą wodę. Ja wiem, że już pogoda jest coraz ładniejsza i weselna, ale jednak na zimowe zmarznięcia to łóżeczka jest idealny. I w takiej fajnej opcji misiowej. To jest Home & You. To była też na niego wyprzedaż. Chyba kosztował 20 zł z 70 przeceniony. Więc można i tak. To będzie prezent do mojej siostry. Mimo, że mieszka na pustyni, zdarzają jej się zimne noce. Nie miała takiego. Muszę tam tutaj być, zobacz, jak ładnie się komponuje. No. No, więc to jest taki mój prezent i mój zakup misiowy, ciepły. A ty masz jeszcze ciuchowy zakup. Mam zakup ciuchowy, tak. To jest jedna bluzka, którą mam ze sklepu Mohito. To jest taka bluzka, koszula. Taka koszulowa. Nie wiem, czy się zmieści w kadrze. Mów, bo ja nie widzę, czy się to mieści w kadrze. Mieści się. Ona jest taka... Tu ma takie cienkie rękawki, takie lejące się. Dwie struktury. I taką aplikację. Ona jest strasznie pomięta, bo jeszcze w niej nie chodziłam. Muszę ją dopiero wypracować. I ma taką aplikację, takie jakby z skóry węża, tak? I jest taka pod szyję zapinana. Z taką stójką. Dałam za nią bodajże 30 z parę złotych. No ja lubię takie... Szara. Po radach z filmu Wracki co do mojej sylwetki powinnam wchodzić w takich luźnych koszulowych bluzkach, więc sobie taką zakupiłam. Czyli internet rządzi. Internet rządzi. Mam nadzieję, że nie wyjdę tam na tym, jak na tym pędzlu z Hakuro. A ja sobie kupiłam kapelusz do mojego płaszcza. Jest to kapelusz... A to zima się już kończy. A to jest właśnie taki jesienno-zimowy. On nie jest ocieplany. To jest kapelusz z firmy jakiej? Benetton of Color. Dla Sicily. Tak, a to jest dla Benettonu. Ile za niego zapłaciłam? Około 100 zł. Ale kupiłam go w Faktorze, czyli w tych wyprzedażach. Tak? Naszych krakowskich. Mieścisz tak czasem? Nie. No, ja czasem tak. Zazwyczaj kupuję jedną rzecz, więcej mi się nie podoba, no i trafiłam na taki kapelusz. I miałam go ubrany ostatnio w niedzielę w kościele i było pysznie, bo wszystkim się spodobał, wszyscy zwrócili uwagę, wszystkie ciocie za mną krzyczały. O, że mnie nie poznało, jak ja wyglądam, jak gwiazda z Hollywood. Więc w Lublicy zrobiłam szaleństwo. Mam kapelusz. Pancia z kapeluszem. Tak, ja bardzo lubię nakrycia głowy. Wiem, że tak bardzo. Zostań w tym kapeluszu do końca filmu. Nie no, głupio w koszuli i w kapeluszu. Bardzo lubię. Kupuję wszelakie kapelusze, czapki od zawsze. Od mojej babci, bo wyciągałam jakieś różne kapelusze. Raczej w nich nie chodzę, ale mam ich mnóstwo całe. Więc mam kolejne. Tak. I co? Tyle z naszych zakupów, tak? No tak. Pochwalcie się, co wykupiłyście w ostatnim czasie, oczywiście zostawiając nam cynk w komentarzach. Jeżeli film Wam się podobał, to czekamy na kciuki w górę, subskrybujcie nasz kanał. I tym optymistycznym akcentem się z Wami żegnamy, przesyłamy całusy, buziaki, pozdrowienia, no weź te całusy. Pa! Trzymajcie się, pa!